to jest trochę tak, że fani przez lata od Sojki oczekują pewnego perfekcjonizmu. Mam takie płyty, kiedykolwiek mi się zdarza ich słuchać, to zawsze w tych samych miejscach po prostu krzywię się. Tak już w sobie. Nie wolno przepuścić żadnej, najmniejszej nawet skazy, jeżeli to jest możliwe. Anegdot w tej rozmowie będzie mnóstwo. I tych ze szkoły muzycznej jeszcze, po te, które pojawiały się później na scenie, kiedy koncertował sam, albo w towarzystwie swoich przyjaciół z jazzowych formacji. Stanisław Sojka. Te przypadki, kiedy dochodzi do takiej ewidentnej fuszery, są rozbrajające. Kiedyś facet miał zrobić coś, czego nie zrobił i jak poszedłem to oglądać, on szedł przede mną. Ja już widzę, że tam jest po prostu źle, że w ogóle to nie miało tak być. A on mówi, zrobiłem, wie pan, ale nie jestem zadowolony. Uczciwie? Uczciwie. Tak. Prawdziwie? I teraz weź mu coś powiedz. Zagrałem dla państwa koncert, ale no, nie jestem zadowolony. Tak.